Jednym z kluczowych momentów rozwoju sztucznej inteligencji był bez wątpienia przegrany pojedynek koreańskiego weterana gry Lise Dola z AlphaGo w 2016 roku. Do tego czasu go było uznawane za niemożliwe do efektywnego zaprogramowania na wysokim poziomie. Rok później w szranki z programem firmy DeepMind stanął KG, chiński gracz uznawany za najlepszego gracza świata. KG zagrał i przegrał. Trzy mecze przeciwko AlphaGo, aczkolwiek w odróżnieniu od Lisa Dola, swoją porażkę uznał, jak sam powiedział, za intrygującą i niezwykle ciekawą. Po porażce, Keiji dokonał jej wnikliwej analizy, aby znaleźć inspirację dla nowych ruchów i strategii. W rezultacie przyjął styl gry zorientowany na terytorium, czego efektem była niesamowita seria 22 wygranych gier w oficjalnych turniejach. Może zatem przegrana ze sztuczną inteligencją nie jest taka zła. W końcu od wieków my, ludzie, najlepiej uczymy się na błędach z przyszłości i stajemy się dzięki temu lepsi. Tym samym, zamiast pytania o to, czy możemy się czegoś nauczyć od sztucznej inteligencji, powinniśmy zapytać, jak wiele możemy się od niej nauczyć, biorąc pod uwagę różnice w naszych sposobach dedukcji.